Dzień dobry, witam serdecznie. Dalachian z tej strony, po tej stronie mikrofonu. Okej, w poprzednim odcinku sobie znaleźliśmy takiego pierdzienia. Chaos Resistance wzrósł. Ogólnie, zaraz na początku możemy, mam nadzieję, że wy widzicie to okno. EHP 20, czyli Effective HP 20,5 tysiąca. DPS-a zwiększyliśmy też. Resy są fajne, wszystko jest fajnie. Lecimy dalej. Tutaj mieliśmy takie mapki. Weźmy sobie w ten sposób. Nie tym, tym. Rare, Elemental, Weakness to bym wolał nie ryzykować. Może być. Polecimy sobie to. Tier 7. Court House. Quantity, XP. A może być tak, can freeze. No to enter. No, ten internet mnie zaczyna drażnić. To jest ostatni odcinek dzisiaj na pewno, jeszcze sobie pójdę jedzenie zrobić. I się kładziemy, dobra, courthouse. Wygląda jakby tu miał być awarius. Przestajemy już powoli sety zbierać, no bo tak naprawdę wchodzimy na żółte mapki. Aha. A co za tym idzie, tu już sety będą dawały regal orby. Więc tu już skupiamy się stricte na podnoszeniu przedmiotów, które tam będą coś tam wnosiły do rozgrywki. Kurde, bele tutaj dosyć niebezpiecznie widzę się robi. Wow! Exotic coinage z inkubatora wypadł. Dobra. Tier 7. I potężna muzyczka. Tu chyba nie będzie awarius, tylko tu będzie dwóch typów. No i fajowo. Częsów już trochę mamy, muszę zobaczyć jeszcze u Kiraka, jak to wygląda. Kirak już teraz będzie łapał misje też żółte, ok. 100% kryta podejrzewam, bardzo by zwiększyło nasze możliwości bojowe, nie? Świetny strzał. Róbmy sobie tutaj taki przystanek Alaska. Dobra. Tą laskę sprawdzałem już. O. O. Kolejny Lesser Eldritch Ember. Można byłoby spróbować coś tam. No tak, to ja tu padnę. Panowie i panie. Blind. Blind zmniejsza evasion i celność. Więc dla postaci, dla której to jest ważne, a te 4 Scroll of Wisdom, jest monolit, dobra. Drażni mnie, dobra. Drażni mnie ten internet powoli już. To był chyba błąd, że ja tu zacząłem wam nagrywać, okej. Okay. A tu będzie chyba nawet trzech typów. Cholipka. That was hard. Ale opłacało się. Pstryk. Legion encounters in your maps. Increased duration, czyli mamy więcej czasu na zabijanie przeciwników. I Legion monstery w Stasisie dostałem 50% większe obrażenia. I teraz dopiero... Co jest? Drugi raz ta pałka wypadła. Jaka jest na to szansa? Patrzcie teraz. Fajnie. No, to teraz dopiero Legion się
zaczyna. To nie wpływa na tego Legiona, bo to wpływa na mapki, które były otwarte. Jeszcze, które były mapki otwarte z tymi modyfikatorami oczywiście. Więc tutaj jeszcze to nie działa. Padnę przez to dzisiaj. Jestem tego pewny. No ale cóż. Nie fart. Chociaż level dajcie mi wbić. To ja już będę ponad 50 przeciwników jeszcze. Dajcie mi tylko level wbić i już mi wystarczy tam, nie? To ja już będę content. O, lipka. The Trial. Corrupted mapka 15 tieru. Okej, i co? Strongboxa bym zrobił. Dosyć szybko poszło. Esencja jeszcze była chyba, nie? Na tym placu. Cicho tam. Co ty tu masz, panie Esencjo? Haste aura. Nic ciekawego. I tornado wand. Okej. Styka z tą mapą. Muszę się czegoś napić, bo mi w gębie już zaschło. Fajnie. Trzy Exotic Coinage mamy. Ale praktycznie... praktycznie nie mamy tych artefaktów. Cold Fire Strength. Fire Lightning, nie Cold. Co ja już czytam? Co ja patrzę? Atoll był. Nothing interesting. Non-wall strikes, aha, super. Nie mam takowych, okej. Kirak, panie Kirak, co ma pan za mapki? Może ma pan mapki jakieś, których ja nie mam zrobionych? Foundry ma pan za 4. Tower. Promenade. No wziąłbym takie mapki. Dobra, pyk. Teraz tak, tego schowaj tu. Physical damage, reflect, increase, foundry. Foundry. Brzmi jak ten boss z Metamorfa. Magic, Conto Alteration. Ojej. Upierdliwe to będzie. Coś czuję. Foundry. No, dokładnie. Tu już słyszę Harbingersa. Siaki tutaj klepią mi mojego serdecznego przyjaciela Golema. To nie było miłe. Dobra. To już nie zbieram tak naprawdę itemów tam, które mi się nie przydadzą jakkolwiek. Czy to na chromej tiki, czy na to. Już nie przesadzajmy. Skończmy to szukanie. Te psy. Ja ich nienawidzę. Ojej. Spokojniej. Zobaczyłbym ile tak mi bi... Ejo.
Jest taki upierdliwy przeciwnik jak z Diablo 2, ci Fallen One. To jest ten typ przeciwnika. Typowi upierdliwcy. Upadli, tak? Podżynacze. I tak dalej. Dobra, tu jest pościutko. Heavy belcio zawsze mile widziany. To pusto. Tu gdzieś bosior już powinien chyba być. Ale mogę się mylić. Jednak nie. Zawsze mi się wydawało, że ten boss przyzywa czasem takiego jakiegoś pomagiera. Conductivity dopiero weszło. No, ale on jakieś zwłoki zrzuca. Kiedyś mi się pojawił też. Assassin Micy to mi nie są potrzebne. Pojawił mi się też na mapkach z tym modyfikatorem. Z tych. Timeless Conflict. To nie wiem, czy to jest dobre właściwie. Additional Sergeants. No zróbmy tak, no co ja mogę, no pójdźmy w tego Legiona wtedy. Mówię, że przez to padnę, nie? To nie, to nikt mnie nie słucha tutaj. Też i tak się troszkę uspokoiło już. Powinienem środek przejść chyba, ale idę po zewnętrznej. Tu za winklem gdzieś tam padli. Co to są zaś? No, także mówię, to jest ostatni odcinek. Może uda mi się jakoś wykminić jakieś zmiany w buildzie, które mogłyby troszkę go ulepszyć. Tam widziałem już jakiś żółty przeciwnik. O, stół. Z wybuchem zwłok chyba. Może to był ten. Co ty tu masz? Life Regen, Extra House Damage. Teraz jak ja mam resista na House Damage, bo to już można nazwać resistem 30%, to czuję się troszkę pewniejszy. O, Foundry na Foundry wypadł. Dobra. Chaosik z beczki wypadł, też ciekawe. Mieliście kiedyś jakiś fajny drop? No Divina mi się nie udała, nie Exalted Orba z beczki dostać, ale chaosy czasem się zdarzają. Kiedyś oglądałem jakiś taki właśnie filmik, który właśnie mówił, że nie opłaca się otwierać właśnie beczek, bo i tak farmiąc szybciej, nie zatrzymując się na beczkach, chestach i tak dalej, sumarycznie dostaniecie więcej chaosów, wyfarmicie. Ile w tym prawdy, nie wiem. Hello. Czasem otwieram beczki. Znaczy beczki czy skrzynki. Dobra. Farewell. I pyk, Foundry 2 są już. Primordial Pool.
Możemy spróbować to przetradować. Gardens. No to siup. Biała mapka, nie musimy się przejmować zaklinaniem na żółto. Rare, Tormented, Orb of Regret. Dobra, zróbmy w ten sposób. Enter. O, może level w tym odcineczku machniemy, co wy na to? Tylko co ja tam dam? Pewnie w life'a dam. Na razie, żeby gdzieś zapchać ten punkt. Gardens. Brzmi jak walka albo z tymi. Fajowo. Mamy kolejnego mapka. Walka z tym bazyliszkiem takim fabułkowym. O, Chromatic to biorę. Przestań uciekać, typie. O. Może coś fajnego. Może to gra już mi mówi, żebym skończył grać, bo za długo gram. Dlatego mam lagi. Kto wie? A może to wina serwerów POE? Troll Staber. Staber też przecież. Staber chyba się mówi. O-o! Dajcie mi najpierw żółtą bestię, nie żeby ten Einar miał mi jakoś turbo pomóc w sumie. A nie chce mi się go gonić przecież. I myk, klątwa na cycki. Okej, okay. Pusto? Pusto, ale tornado, łąda. Nie, żebym tam miał coś dostać, tak jak mówiłem, no szansa już jest minimalna teraz, żeby jakiegoś łąda tam wymienić. Ale? Nigdy zerowa, nie? Dobra. Poszło łatwiej niż myślałem. O! 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 Dobra, leży. Coś podniosłem, czego nie potrzebuję. Tym bardziej teraz myślę nad tym, żeby zrobić jednak tego Evasiona. Kurde bele. Szarżujący przeciwnicy to też jest ból. Waterways. No już żółte mapki wypadają. Jestem zadowolony z tego. Takiego Waterwaysa to na przykład ja już mogę sobie zrobić poza nagrywaniem, bo już go mamy. Klepniętego, regrety się dropią, dobrze. Też czuję, że mogę ich troszkę potrzebować. Scouring, scarab. No niekoniecznie, dwa orb of alchemii.
Kurde, z klątwą dostał kryta, dziękuję, do widzenia. Idę tą esencję zrobić, bo wygląda tak, jakby tam nie było dalej przejścia. Albo jest. Albo nie ma. Expedition Scarab. Nie bijasz tak dużo teraz. Świetny strzał. Nie chciałbym zginąć po prostu, bo już jesteśmy blisko levela. Ten level idzie co prawda wolno przez nasze zmagania na low tier mapach. No ale fajnie byłoby być do przodu w ten poziomik. Dosyć wytrzymały. Gdzieś uciekł chyba ten duch, nie? Ale chyba w nikogo nie wejdzie. Nie, nie wszedł. Nie, ten Moonstone Ring to mnie tam mało. O Jezu. No to było niebezpieczne. Ale to chyba miałem, to chyba była mana, nie? Sanctified mana i ja to miałem. I to jest lipa. To zmniejsza czas trwania. Podczas trwania tego mana flaska, skille są za darmo. No już dużo nie brakuje, ojej. No oleję to, 45 monsterów, chyba nie dam rady tego wklepać. A, jednak, dobra. Także na razie to ja sobie tego life'a tu wezmę. 4000 life'a, nie brzmi źle, okej. Mam miejsce jeszcze na to, to mnie cieszy, przywołaj mi tego. Kolejny koleś zginął. No nie. Tego się spodziewałem właśnie. Uf. Tu nic ciekawego. Najciekawszy z tego wszystkiego jest punkcik. No już Legion jest troszkę dopompowany. Ungrave Wand tam był, ale tak jak mówię, nie ma co tam liczyć na coś konkretnego. Arid Lake, fajnie. Zaraz będziemy coś tam kombinować. Totalna lipa. Life, regen, all resistance, lightning resistance. Też nie jest złe, ej. Ten mana regen jest fajny. Czyli mamy tak naprawdę fire 14, a reszta po 40 prawie. No nie wiem, przesadziłem, 30 ponad. Fajny pierścionek. Tutaj manę też dolosować. Spell damage, lightning damage. Szkoda, że crit strike. Zostawię tego Wanda, zobaczę, chociaż szkoda, że ten crit strike tam nie jest jakiś konkret. Dobra. Ring. Ringa zostawię, fajny jest. Water Waves zostawię to. I to tu. Dobra, Promenade mamy. Mamy trzy mapki jeszcze do zrobienia. Tu. Dobra.
I teraz tak. Pstryk. Pstryk. Zobaczymy, czy damy radę coś. Charge recovery, increase evasion. Może być. Biorę to, ale to... To mi nie jest potrzebne tak naprawdę. Jak coś, to ja sobie wezmę jakiegoś tego. Dobra. I teraz mamy tak, do zrobienia. Czy... Ale dobra. Greetings. Okej. Okej. Zróbmy w ten sposób. Mamy dwa glassblowersy, idziemy zaraz kupić jeszcze dwa glassblowersy. Pstryk i robimy sobie drugą autopotkę. Defensywa może minimalnie wzrośnie jakoś. Myślę, że ta jedna mana nam wystarczy już. Dwie HP potki musimy mieć, bo nie mamy ani żadnego unbleedinga. Tam z korapta czy ze zwykłego bleeda. Ani nie mamy unfreeza jeszcze. Znaczy freeze, immuna. Dobra, pyk. Z POB overlayem F5 można się teleportować do hideouta. Okej. Okay. When reach full. Greetings. Instilling orbów mam jeszcze na 4 kliknięcia potek, dobra. Krytyki i armor mamy zwiększony. Nie żeby ten armor... No 4500, evasion 2000, 12% na uniknięcie. Ale lepszy ryc niż nic, nie? Dobra, mapa. Nope. Monster damage. Elemental weakness. Dobra, spróbujmy. Orb of regret. O nie. Nie chcę tego za bardzo. Increase damage. W sumie tego wolę. I ten meteor. No, to tu się trzymajcie znowu. To jest właśnie to, wymuszona mechanika ligi. Arid Lake. Już słyszę Harbingera. Jak nasze rezisty. Na fajera trzeba mocno uważać. Dobra. To mamy z głowy. Trzeba uważać na tych map bossów. Powinno być, że jeszcze może być na przykład... Shaper albo coś innego. To by było śmieszne. Dobra. Tu Legion może być dobry. Okej. W sensie dobry, że ma dużo miejsca, nie? Do pojawienia przeciwników. No, z lagiem to mogło być kolorowo, widzę. Eye of Winter. Chciałem grać tym, jeden z widzów polecał. Eye of Winter pod... Aha. Aha, to był ten boss
ten boss stąd. Po niszczeniu tych Roa zwiększacie chyba staty temu głównemu bossowi, ale zwiększacie też szanse na dropa. A, bo ja nie mam już pod czwórką many. Easy. Poszło easy, tylko nie wiem, w co ja bym teraz chciał iść, tak szczerze. To na razie się wstrzymam. Breach? Nie. Tu mamy Legion. Tu w razie coś jest jeszcze. Breach? Expedition? Nie wiem. Tu mamy ekspedycję po drodze, to nie jest głupie, nie? Tu strongboxy możemy zrobić, albo pójść tędy. Tu mamy Legion. Tu mamy Legion, tu mamy Legion. Ekspedycja i Legion, to by było coś, co ja bym mógł pójść. No. Tu mamy Legion i tu mamy ekspedycję. Destructive Play. Aha, bo usunęli tego, nie? Uberbossy. Dobra, chodźmy tu do góry. I chodźmy dokończyć mapkę, jaka ona by tam nie była. Meteory. A, to jest jakieś jezioro. No tak, Arid Lake. Jak sama nazwa wskazuje. Co, nie było bossów jeszcze? Czy ten... A, był boss przecież. Ten pieseł taki, dobra. Chodźmy zobaczyć... Chodźmy zobaczyć jeszcze tą esencję. Czy ja bym się chciał z nią tutaj... Evasive... Easy. Jak tam buildzik? No nie jest to najmocniejszy buildik oczywiście, pewnie dałoby się go tam już zrobić na mocarniejszego. O panie, tu się dzieje. Black Sith, to bym mógł zrobić, ten trochę... Bosior. Leży. O, tu ja takiego koral amuletu jeszcze nie widziałem. Halo. O, jest Legion, patrzcie. Czyli to jest pierwszy pretendent do tego, żeby się poskładać. Wątpię, że to jesteś Marble, to nie. Wrócimy do tego na koniec. Regreciki. No i widzicie, na tej lidze nawet nie trzeba robić tych respect pointów co miałem na myśli? Z fabułki. No bo regretów to tu leci mnóstwo. Dobra. To teraz się trzymajcie. Bo będzie grubo. Aż się muzyczka skończyła, bo wybiegłem. Poza miejsce walki. Sierżanci to są ci żółci, rozumiem.
Ja nigdy Legionu tam turbo nie robiłem. Ja mam jeszcze, przypominam, klątwę na głowie. No właśnie. Lol. Akurat się ogniści trafili. Pewnie jakieś karui. Nie poszło tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ale... O, to by mi się podobało. Ale coś tam powypadało. Inkubatory, jakieś te, tamte, skrzynek pełno. U, 11. I idziemy tu. W porównaniu. Patrząc jeszcze jakby zrobić tego. Ekspedycję, że robimy. Bo to jest bardzo dużo mechanik, żeby dostawać właśnie jakieś takie fosile i tak dalej, widzę. Sel, to bym chciał selnąć, to raczej nie jest nic ważnego i to. The Primordial Chain. Pod golemy. Swords ataka to. Widziałem, że mnie oszukują. Jest regen. Mana, jest cold. No, takie średnie bym powiedział. Dobra. Strength, max life, dagger, attack. Też lipa. Ok. Muszę przyznać, że... Aha. To jest ciekawe. Takie niebieskie oko to ja bym mógł sobie zostawić, na przykład porolować jakkolwiek. Ale to chyba lepiej wyjdzie. Strength, int. Lightning resistance, co to jest za amulet w ogóle? Inkubatory. No, inkubatory mogę rzucić, no. I pierwsze fosile. Już fosile to ja bym wolał tu zbierać, dobra. Co, jeszcze jedna mapka? Pewnie, że jeszcze jedna mapka. Critical strike, less effect of curses. Może być. O ile mi tu nie wylusuje jakiegoś gówna przegiętego. Orbs of Alteration. Ok. Enter. Czuję, że to będzie ostatnia nasza mapka dzisiaj. Stary też chce się jeszcze położyć normalnie. Tutaj będzie bossem takich dwóch typów. Czarodziejka plus jakiś fighter. Kurde, bele. Trzeba powiedzieć, że obrażenia już mamy fajne. No, iceberg to jest nisko levelowy. Mapek. Szybko poszło. No, bleeding tam głównie manę ten zżera, bo my maną regenerujemy życie, więc... Więc to logiczne w sumie. Coś zostawiliśmy?
To jest przejście dalej, to jest ślepy zaułek. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Ej, dokąd ten most? A tu pewnie będzie jakoś prowadził. Idę to obadać, bo wydaje mi się, że ten most to jakoś tam będzie zawijał, bo to jest niemożliwe. To jest prosta lokacja, bo w miarę. Dokładnie. Poziom mamy 86. Kolega to tu chyba nie gra, tylko na awku stoi. Przecież kolega to jest od południa. Online. Proszę, proszę przestać udawać. I wcale nie zazdroszczę. No nie tak. Ciekawe, jakie teraz mamy realne szanse zostanie na mapce Legionu. No niekoniecznie to jest mi potrzebne. To już lepiej. Jewelersy. Jewelersy coś czuję, że będą bardzo potrzebne na pewnym etapie. O, dostałem hita. Dobra. Nawet się tego nie spodziewałem. Crafting Recipe często był przy bossie. Unleash 19, Blessing Aura 19. Okej. Okay. Zilot Boots. No, raczej takie rzeczy teraz pokupuję. Szybkość 30 minimum. Mana. Można byłoby Inta jeszcze stakować w jakiś sposób, nie? To by dopiero było ciekawe. Co ty tu masz? Explode Corpses. Trzymać się przy krawędzi. Easy. Jak mana by mi zeszła, podejrzewam, że bardzo szybko by mi życie zaczęło spadać. Jest crafting recipe. Dobrze myślałem. Tutaj zróbmy sobie punkt. W razie jakbyśmy się wywalili. Wow. Zrobione to. Atol. Mamy już. A to mogę wziąć. Minionsy. No już raczej nie dla nas. Ale fajnie byłoby pozbierać wszystkie crafting recipe. Okej, okay, jeden monster się ostał. Czyli nie ma sensu za nim biegać. Pierwsza w nocy wybiła. A ja tu nawijam. Super Dexterity. Spell Cold Damage. Nic, co by mnie zainteresowało. Buty. 7 life'a. Keep your life to your own. I Quality Potka. Pyk. O, 500-kę przybiłem, 10% mamy tych wisdomów, 40 regretów, dwa razy mógłbym przelosować Eramira Quest. Mało wal orbów za to. Aha. Prawdy, trzeba to ściągać.
O, physical damage converted to cold. Pamiętamy? 45. No ja was chyba jeszcze nie zostawię, tak o. Nie mówi mi nic ta mapka. No monster damage to mi nie zależy. Poison, chaos, less area of effect. Goldy. Zróbmy w ten sposób. Enter. Mavenki to ja na razie nie ruszam. Z bossami, no mamy ten DPS, żeby to składać, ale tu wytrzymałość jeszcze chodzi, nie? Na tej arence. O, o, tutaj będzie ciężko. Tu mogę paść. Tu jest tych chyba trzech zwierzaczków na końcu, nie? Tak mi się wydaje, że to jest ta mapka. Spokojniej tam trochę. Nie wiem, jakby tutaj to obchodzić sensownie. Arcade'a chyba mamy, nie? Chyba dobrze poszedłem. Tu będzie zamknięte, ta. Arcane Search się odpala. Nie, nie o takie coś mi chodzi, no. Nie o takie coś. Tak jak mówiłem, muszę zacząć z tego korzystać. No to może poza nagrywaniem sobie to poklikam na mniejszych tierach mapek. Nie, żeby tam coś ciekawego chyba miało być. Ja bym tutaj wziął Monster Damage, to podejrzewam, że na tym bossie to by był pewniaczek z tym zgonem. Pamiętam, że oni jak się w trójkę przebudzą w tej drugiej fazie, o ile to jest ten boss, ale podejrzewam, że tak. To się zaczyna robić trochę krucho. Weź się. Ogarnij. Że ja mam tam czas z tobą walczyć o takie przedmioty. Strength, life, mana, resistance, discipline increase, area of, area, aura effect, nie area. Okej, okay. No chromatic mogę wziąć. I jest też. Jest też legion. Cholipka. No teraz jak już idziemy w Legion, to głupio byłoby go ominąć chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie po to go braliśmy w drzewku, żeby teraz... Ale najpierw bossa chyba zrobię. Tak mi się wydaje, że będzie rozsądniej. W razie jakbym miał wykorzystać z trzy portale chociaż. Bo się okaże, że na bossie stracę dwa portale i na Legionie padnę. Żeby nie było tak, że najpierw na Legionie padnę, stracę trzy teleporty i na bossa mi już nie starczy. Albo że będę musiał się stresować niepotrzebnie. A Ridlake fajnie, 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 bo teraz już żółte mapki
zaczynają być dostępne tak, że ja sobie je biegam. Co ty tu masz, misiu pysiu? Poison, blocks, chill attack. Ez. Tu gdzieś będzie wejście chyba już. A jeszcze trochę się pomęczymy, widzę. O, ten piesek jest niebezpieczny. Poizonują mnie, czyli tak naprawdę zmniejszają mi regen. Filcy mamy. I kory przytulę. W te rękawice nie wiem, czy się opłaca w ogóle to inwestować, no. Prawda jest taka, że te rękawice też są do zmiany. Jestem ciekaw, jakby tu się bez Unleash'a biło tym, bo Unleash pozwala naprawdę ściągać masy wrogów, nie? A pytanie, dobra, najpierw Bosior. Pytanie, jakbyśmy bez Unleash'a sobie radzili. Dobra. Ten, to jest ten boss. Dobra. Kurde, ten to jest mocarz. Uff, chyba uciekłem. Mana mi się skończyła, lol. No. Wiedziałem, że ten boss to będzie kozak. Uff, ja którąś postacią padłem na tym bossie, tylko nie pamiętam na którym. Ale jakąś postacią padłem. Dobra. Chodźmy jeszcze na tego Legiona tam na górę, jak już tak krzyczycie. Gdzie on tam jest? Tu? Jest tu, dobra. Dobra. Oni poizonują i to jest problem, bo mi zżerają manę. Proszę, przestań tutaj skakać. Nie biegamy po korytarzu. Uff, jakieś tutaj piaski. Co to ma być przecież? O nie, tylko nie wybuchy zwłok. Przecież tu zwłok to jest cała masa.
Chyba spokój. Ej, nie było tak źle wcale, jak na 7 tier. Jak na 7 tier to nawet poszło nieźle. Dwa wal orby, już mi się podoba, ale tak z tym dropem to bieda. Też nie jest sprzyjająca ta, czekajcie, ja tu coś zidentyfikuję przecież. Lightning damage, spells, dobra. Siema. I tak muszę iść do miasta. Bo ja tu widzę, że jeszcze leży trochę tego. No nie, źle. Hello. Hello. Ty? Ciebie mogę zobaczyć. Aha, Hermetic. Nie ma biegania, nie ma life'a. Szkoda. Chaos, jest regen niski. Jest sporo many. A tak to lipa. Journey well. Arcade'a potwierdzę, mamy. Nie, nie tu. Arid Lake, wszystko porobione. Tu. Okej, Poison on hit się trafił. Potężna umiejętność. No, ale na tym bossie już było blisko, jakby nie wskoczył w portal. No to... Bye bye by było, nie? Okej. Godzina materiału, ja cię kręcę. Hello. Spell damage, multiplier, all physical skill games, to nie. Lightning damage, cold damage to spells, nie, nie. Mało life'a, tu. Okej. Farewell. Ty, chyba mam już 22. 7 za 1 chaosa, tak? Czyli 3 chaosy? O, ci wyliczają na 5. Dobra, misie. Ja myślę, że to na razie tyle z mojej strony. Ja sobie robię sporą przerwę od POE teraz, kilka dni pewnie. Znaczy, pogram sobie, ale od nagrywania. Popatrzę na tą postać, co się tam dzieje. No i może jakieś zmiany będą. Nie obiecuję, ale się postaram. Tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, że byliście. Trzymajcie się, cześć.